Dzień dobry, witam. Obok mnie Sylwia Siemiena. Dzień dobry. Koszykarka, świeżo upieczona w zasadzie, koszykarka CCC Polkowice. Dokładnie. Chociaż tam jest sporo świeżo upieczonych koszykarek w waszym składzie. Przede wszystkim gratulacje, bo jesteśmy świeżo po meczu wygranym przez twój zespół 92-50 z Politechniką Gdańską i tym samym przypieczętowałyście drugie miejsce, jeśli chodzi o turniej, jeśli chodzi o memoriał. Tak, dokładnie. Był to ogólnie ciężki turniej dla nas po takiej długiej przerwie, ale no udało się drugie miejsce. Jest niestety niedosyt, bo mogliśmy być pierwsze. Z Arką było bardzo blisko, no ale trudno. Pierwsze koty za płoty. Któryś z tych meczów był, nie wiem, szczególnie trudny, albo właśnie w którym się szczególnie przyjemnie grało? Jak to wygląda z twojej perspektywy, w twojej ocenie? Znaczy, fajnym doświadczeniem było zagranie właśnie z Polonią, ponieważ miałam z nimi kontakt w pierwszej lidze, grając w Gdyni. Natomiast no, faktycznie zespół Arki to też jest pierwsza klasa zawodniczek i fajnie było się z nimi zmierzyć i zobaczyć, że naprawdę mamy potencjał i tak jak trener mówił, będziemy walczyć o najwyższe cele w tym sezonie. A wracając jeszcze na momencie właśnie do tej konfrontacji z Polonią, bo masz też jakby porównanie właśnie do tych meczów pierwszoligowych, oczywiście to jest troszkę inny skład, ale czy jakby ten poziom zaangażowania, czy jakość gry była troszkę inna w tym wczorajszym meczu Polonii z Polkowicami? No bo do przerwy tak naprawdę Polonia bardzo dobrze się prezentowała. No do przerwy był mecz bardzo wyrównany, natomiast my też bardzo byłyśmy zmęczone po pierwszym meczu z Arką. Nie chcę mówić, że zlekceważyłyśmy przeciwników, natomiast po prostu grałyśmy słabo. Dużą różnicę w drugiej połowie zrobiły nam zawodniczki zagraniczne, które naprawdę swoją fizycznością potrafią nieźle przysporzyć problemów innym przeciwniczkom. Okej. Okay. A ten dzisiejszy mecz, początek był taki troszkę niemrawy, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. Czy to był już w twojej ocenie troszkę efekt tego właśnie zmęczenia fizycznego w obu zespołach? No jednak to był pierwszy turniej, 3 mecze pod rząd i też godzina. Zazwyczaj gramy wieczorem, jeden, tak 11 w niedzielę. No dokładnie, więc myślę, że to też miało jakiś wpływ, ale rozgrzałyśmy się, trochę porzucałyśmy, już było coraz lepiej. O tak, no porzucałyście całkiem ładnie, tam trójki dosyć fajnie wpadały, bo aż 9 trójek w wykonaniu Polkowic, ale też było sporo przechwytów, bo ponad 20, w tym kilka też było twoim udziałem, ukradzionych piłeczek. Trener postawił na agresywność, powiedział, że minimum 30 punktów i dostaniemy wtorek rano jeszcze wolne, więc naprawdę walczyliśmy dzielnie na ten odpoczynek. Dobrze, grunt to udało się, odpowiednia motywacja. To się udało. To jeszcze podpytam, no bo też miałaś okazję występować jeszcze przed Arką w MUKS-ie Poznań. I znacie się dobrze, o ile kojarzę, z Kalą Olszewską, czyli z koszykarką Polonii. To miła okazja? Było to się spotkać z Karoliną? Nie, no wiadomo, że z Karoliną mamy bardzo bliską relację i zawsze fajnie jest ze sobą pograć. Wiadomo, na boisku sobie nie odpuszczamy, a poza jest miłość i sympatyczne. No, spędzamy czas, więc naprawdę jest wesoło. No to super. To cieszymy się, że przyczyniliśmy się też do tutaj podtrzymywania tej relacji, również relacji towarzyskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gratulacje dla ciebie i dla całej drużyny i powodzenia w przygotowaniach do ligi i w sezonie ligowym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam mamusię i całą rodzinę. Dziękuję. Proszę bardzo. Wielkie dzięki.